Witam wszystkich z tej strony Ulat. Ostatnio na pewno widzieliście, jak składałem dolny gearbox, górny gearbox i wziąłem się za budowanie body. Body jest praktycznie, powiedzmy, skończone, a przynajmniej w znakomitej większości, ale doszedłem do dość poważnego problemu. Mianowicie w body, które wybrałem, czyli Classic Army, to tego starego typu, nie za bardzo chciały pasować magazynki, których używam. Używam dwóch modeli magazynków, bo używam Battle Axów, tych niedawno się pojawiły, kupiłem na próbę i całkiem fajnie się sprawdzają, oraz G&G plastikowe. I niestety okazało się, że nie za bardzo chcą pasować. Na początku miałem naprawdę duży, w ogóle nie byłem w stanie ich wsunąć do środka. Okazało się, że po pierwsze body, które wybrałem, czy te Classic Army stare, klasyczne, nie za koniecznie ma tyle miejsca, żeby wpiąć ten magazynek. Dokładnie problemem jest o tutaj szerokość tego wcięcia. Tego tutaj wcięcia, tak? Dodatkowo tutaj założyłem ten osłonę spustu czerwoną i ją też musiałem trochę mocno wyszlifować. Mam nadzieję, że to jakoś będzie widać na tym nagraniu. Tak czy inaczej, doszedłem do momentu, kiedy magazynki przez dolną część body zaczęły wchodzić dobrze. Ale potem pojawił się problem, gdyż zaczęły się opierać na kabłanku, jakby powiedzieć kabłanku. W szkielecie gearboxa z przodu mamy takie oczko, przez które przechodzi ośka od blokady magazynka, od zatrzasku. I niestety z przodu, w tym gearboxie Retro Arms, było ono na tyle mocno wysunięte do przodu, że magazynki się na nie blokowały. Musiałem to niestety przeszlifować i teraz magazynki wchodzą już całkiem fajnie. Niestety dalej z lekkim oporem, ale może kiedyś jeszcze nad tym posiedzę, żeby wychodziły tak, że nacisnę i magazynek wypada. To samo z magazynkiem G&G. Wchodzi, co dalej jest lekki opór, ale zapina się dobrze, nie wypada. Więc to był największy problem, z jakim się spotkałem. Na razie przy konstrukcji body i było to strasznie męczące, bo dopasowanie tego zajęło mi kilka godzin. Ciągłego próbowania, czyszczenia, to trzeba było wszystko zebrać, żeby nie nasypić, nie nasypało się gdzieś tam opiłków, aluminium i tak dalej. Więc to był naprawdę ciężka robota. No poza tym, powiedzmy, że dolne body jest praktycznie skończone, bo mamy wszystkie czerwone elementy już są założone. Mam nadzieję, że się podoba, bo mi tak, naprawdę fajnie to komponuje się z tą repliką. I poskładałem też górne body, na tyle, na ile się na razie dało, bo na razie nie mam jeszcze wszystkiego. Znaczy, brakuje mi tak naprawdę jeszcze przedłużki lufy. Na ten czas, teraz do testów i tak dalej, będę używał tłumika. Docelowo zakładam założenie jeszcze przedłużki lufy, też od Retro Arms, żeby była ta sama średnica. I to pozwoli mi, powiedzmy, na koniec korzystać z tłumików z doświetlaczem. Bo jeżeli bym używał tego tłumika i postanowił pójść na noc i poganiać z tracerami, to niestety nie mam gwintu na końcu, żeby dokręcić tłumik z doświetleniem. A lufa będzie dość długa. Bo lufa dzisiaj właśnie przyszła. Lufę, którą będę wstawiał, to będzie to lufa PDI 595601, oczywiście stal nierdzewna. Mam takie dwie, bo druga idzie do SR-ki od Cymy, którą też będę składał. Mam nadzieję, że wreszcie będzie strzelała tak, jak powinna. Jako że wszystko mam praktycznie poskładane, jedyne co zostaje na razie nie wiadomo, to tak dobór sprężyny, bo szczerze nie wiem, na czym staniemy. Tak, dlatego mam dzisiaj, jestem przygotowany do dzisiejszej pracy. Mam w czym wybierać. Mam tam jeszcze kilka innych sprężyn dzisiaj w skrzynce. Bo na początkowych testach sprężynie, które wstawiłem, a wstawiłem M150 Plus od Modify, dało mi to na lufie od tamtej SR-ki, tej, którą używam, dało mi to praktycznie równe 550-555 FPS. Dość dużo. Moim zdaniem stanowczo za dużo. Przynajmniej do naszych wymogów, bo u nas jest 500 na taką replikę.
więc będziemy zmniejszać sprężynę. Będziemy też dopasowywać do komory i do gumki długość dyszy. Wydaje mi się, że zostanę przy 24, ale to się jeszcze okaże, bo nie jestem tego w 100% pewny. Co więcej, jeszcze jedną rzecz powiem od razu, zanim weźmiemy się do roboty. Mianowicie wstępnie zakładałem, że do repliki pójdzie komora pop-upu. Oczywiście Max Model, bo jestem fanem tych komórek, komór. I planowałem wstawić Max Model Pro ME. Problem pojawił się w tym, że on ma tą dźwigienkę. I niestety gearbox dwudzielny ma tutaj takie pogrubienie, które teoretycznie, jak złożymy to, teoretycznie wchodzi dźwignia. Wchodzi. Problem w tym, że... Nie wiem, czy to, mam nadzieję, że to będzie dobrze wyostrzone. Nie jestem w stanie jej otworzyć. I to mnie trochę zbiło z tropu. Ponieważ komora, którą miałem przygotowaną do tej repliki, nie pasuje. Na szczęście w zaprzyjaźnionym sklepie, powiedzmy, mieli tą samą, powiedzmy, komorę, z tym, że wersję Sport, czyli wersję bez tego dodatkowego zabezpieczenia. Trochę szkoda, bo lubię to zabezpieczenie, szczególnie na Misimach. Kiedy liczą się dosłownie każda kulka, bo powiedzmy mam limit, mam 30 kulek w magazynku, no to wtedy wypadnięcie dwóch, trzech, no trochę boli. Także no, udało mi się kupić tą komorę Sport. Tak, co prawda niestety jedyną jaką mieli, to była to komora z doświetleniem pod tracer. I taką też nabyłem. To zdemontuję, bo z tego nie będę korzystał, za to bardzo chętnie będę miał przejść do czyste boczki, tak jak w tej komorze, którą wcześniej pokazywałem. Mogę, jestem w stanie sprawdzić, czy mam jeszcze kulki w komorze. Czy już jest pusto i trzeba przeładować. Co fajne, o czym nie wiedziałem. Komory typu Sport może nie mają tej dźwigni takiej, ale mają za to wstawioną sprężynkę w środku, która też zapobiega wypadaniu kulek. Więc mimo, że ta komora jest słabsza, to swoje zadanie spełni, z czego jestem naprawdę zadowolony. Kończąc jeszcze etap, powiedzmy, komory i lufy, to powiem jeszcze, czym będę to wszystko, powiedzmy, łączył. To tak. Na pewno jako element, który fizycznie będzie podkręcał gumkę, znaczy podkręcał kulki, to będą to łatka dedykowana do lufy PDI od Faceless Sniper, twardość 85. Trochę twarda, ale tylko z napisu. Moim zdaniem jest na tyle miękka, że spokojnie sobie poradzi z podkręceniem kulek, nawet przy mocy tam około 500 FPS-ów, więc nie sądzę, aby to był problem, a przynajmniej będzie się szybko zużywać. Tak? Więc to jest to. I na wierzch założę, no bo oczywiście na AirHopa trzeba wstawić jakąś gumkę zewnętrznie. Zazwyczaj idzie tam po prostu flat, więc ja, jako że nie lubię przerabiać gumek, wygładzać, doszlifowywać i tak dalej, po prostu kupiłem gumeczkę Modify miękką, żeby się dobrze uszczelniała, żeby dobrze wszystko trzymało, która porobi mi za obudowę lufy, znaczy za uszczelnienie lufy z łatką od AirHopa. Chyba w sumie tyle. No pewnie tam jeszcze do telefonu będą musiał dać, ale to się okaże, bo nie zawsze trzeba. To chyba tyle, więc powoli bierzemy się do pracy. Teoretycznie niektórzy piszą, że jeżeli łatka jest dedykowana, to trzeba jej wklejać, ale ja mimo wszystko wolę zabezpieczyć. Tylko klejem trzeba bardzo ostrożnie, żeby broń Boże nie przesadzić. Broń Boże nic się nie dostało na wierzch, na element, który będzie faktycznie miał kontakt z kulką.
założoną kuleczkę. Tam. Mamy to założone. Dałem jedną warstwę tesonu. Jeszcze zostało mi to koniecz, ale to zaraz. Taka jeszcze uwaga, taka podpowiedź dla wszystkich, którzy sami powiedzmy trzebią. Kwas to zawsze wziąć jedną kulkę. Tak? Tylko oczywiście będąc pewnym jej jakości, tak? Wkładamy ją do komory i próbujemy ją przepchnąć. Ona powinna z leciutkim oporem przejść przez kołnierz gumki, tutaj, w tym miejscu. Bo to jest najczęstszy problem i wielokrotnie jest ten problem, szczególnie przy nowych gumkach, na przykład piętkie, że ta gumka, że kuleczka nie chciała tam wejść i trzeba było dość dużo siły w to włożyć, a wiązało się to z, no, bądźmy szczerzy, potem z podwijaniem się gumek i tak dalej. A po prostu z zacinkami. Jak wspominałem na recenzji tych komór, one w zestawie do elementu, który odpowiada za podkręcenie, mają takie wałeczki. One są w różnych długościach i na tym regulujemy punkt zerowy regulacji hopka. I wydaje mi się, że tak, na punkcie zero mamy całkiem zero, a na maksa mamy naprawdę maks. Wszystko na razie układa się całkiem fajnie, więc teraz jeszcze zostało sprawdzenie długości dyszy. No, mamy przetestowane. Osiągnąłem około 570 fps na sprężynie M150 od Modifi. Wynik moim zdaniem całkiem spoko. Z ciekawostek, trochę się z tym naszarpałem, bo miałem jeden problem, znaczy FPS-y po 2-3 strzałach nagle robiły straszne rzeczy, zaczynały spadać nawet do 300 i nie wiedziałem, o co chodzi. Okazało się, oczywiście ja zdążyłem rozebrać wszystko złożyć, sprawdzić, zmienić głowicę, zmienić dyszę, szukałem, że tak powiem, mózgu w dupie, a ostatecznie wyszło na to, że odkleił się właśnie, odkleiła się łatka airhopa, na co zwracam uwagę, czyli naprawdę warto przykleić, żeby się dobrze trzymała. No i taka uwaga, bo to jest mój błąd, odtłuścić powierzchnię przed nałożeniem kleju, bo tego po prostu nie zrobiłem, prawdopodobnie dlatego to się wszystko odkleiło. Tak czy inaczej, mamy to zrobione, narobiłem tu strasznego bałaganu na warsztacie, żeby to osiągnąć, ale mamy teraz to zrobione, układ jest szczelny. Mamy 570-575 FPS-ów na sprężynie 150, więc zaraz będziemy dopasowywać mniejszą, bo to jest stanowczo za dużo, przynajmniej do tego, do czego, gdzie ja mogę z tego strzelać. I jeszcze taka ciekawostka, bo moja kobieta wróciła z pracy i ona osobiście bardzo nie lubi airsoftu. Znaczy, może mieć to związek z tym, że ja poświęcam na airsoft bardzo dużo czasu i jej się może po prostu coś źle kojarzyć, ale mimo wszystko dostałem coś takiego. Ha! Dostałem kanapki z jajkiem. Nie wiem za co, obstawiam, że to się będzie wiązało z jakimiś późniejszymi kosztami, ale cóż, no teraz już nie mam wyjścia, muszę je zjeść. A tak jeszcze w ramach podziękowania dla mojej kobiety, powiem, że ona też się zajmuje YouTube'em. Jakby ktoś miał ciekawość, już poszukajcie, jakby kogoś ciekawość powiedzmy zżerała, to poszukajcie Shinami Miyake. Jeszcze pewnie pod spodem tam w opisie link, jakby ktoś chciał. Dobra, czyli bierzemy się teraz za dobór sprężyny. M150 od Modify daje nam osiągi około 570 FPS, czyli musimy zjechać o 70. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Znaczy no, przynajmniej jeżeli chodzi o skalę techniczną, to jest to dość łatwe, bo akurat w tym gearboxie
po to Goku takiego kupiłem w sumie. Tak. Pin. I robimy klik. I mamy wszystko na wierzchu. I jest super. Tak, jeżeli M150, nie wiem jak Modifi ma się względem innych sprężyn. Tak naprawdę. Więc nie za bardzo mam pomysł, w którą stronę iść. Na razie to udamy na bok. Ale może spróbujemy dać M140 od Guardera. W razie nie sparuję sprężynę. W razie zależy mi tylko na zmierzeniu PS. Taka podpowiedź. Sam na to dość długo musiałem, powiedzmy, do tego dochodzić. Żeby ustawić sobie zębatki, bo żeby zapiąć górną połówkę, trzeba ustawić zębatki w odpowiedni sposób. A że mam tytana, to nie mogę ich ustawić w dowolnym miejscu. Dlatego, jeżeli podłączysz baterię i zębatka zatrzyma się w takim położeniu, to tak, w tytanie odłączamy baterię. Podłączamy ją jeszcze raz. Gearbox robi takie ćwierć obrotu, żeby stestować, czy widzi zęby. I naciskamy spust. I po jednym naciśnięciu zębatka jest w takim położeniu, w jakim powinna być, żeby włożyć górną połowę gearboxa. Nie wiem, czy to jest w jakiś sposób zaplanowane, ale może. No i dalej mamy ciutkę dużo. Nie wiem, czy to wyłapie dobrze. Mamy 530 FPS. Czyli w dalszym ciągu za dużo. Tak jeszcze powiem, bo tutaj był ten drucik taki trzymający kulki, żeby nie wypadały. Niezbyt to straszne gówno jest, że tak powiem. Wyginało się, blokowało, w pewnym momencie zaczęło wręcz blokować wejście kulek do komory. Magazynka, no po prostu jakaś porażka. Odgiąłem to na bok. Huk, trudno, kulki będą wypadać. Jezus, jaki tu bałagan. Guarder za mocny. To teraz weźmiemy Tornado. Cholera. Które jest, które? Tak. Mówimy 140 od Tornado. A i obstawiam, że to też będzie za dużo. No i idziemy na chrono. No i powiedziałbym, że na pewno nie jest lepiej. Tak prawie, że można by powiedzieć, że to jest akurat o jeden skok sprężyny. Więc może, jeżeli założymy sprężynę 130 na to, to uzyskamy wymarzone 500 FPS. No, jesteśmy po chrono i chyba wreszcie jest ok. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale jest prawie 500. Ideal. Dobra, teraz bierzemy się za składanie reszty wody. Zaczniemy od prowadnicy. No, replika zaczyna nabierać kształtu. Jeszcze teraz. Musimy rozwiązać jeden problem, mianowicie luz na lufie. W sumie zapomniałem o nim. I dopiero sobie przypomniałem, a do tego niestety muszę znowu odkręcić wszystko. Lufa zewnętrzna retro niestety ma dość dużo luzu. Trzeba ten luz jakoś załatać. Mamy trzy warstwy. Masakra, co tu się dzieje? Delikatnie mówiąc, nie wygląda to fajnie. Mamy coś takiego, to jest z 5 warstw izolki. Lufa retro ma wewnątrz 10 mm. Czyli
warto by było napiąć izolki na 10 mm. Ok. No mamy prawie że idealne 10. To w najgrubszym miejscu zobaczymy, czy wejdzie. Wejdzie. Weszło i już jest naprawdę dobrze. Jeszcze został mi środek i ewentualne pogrubienie samej końcówki. No, na razie jestem zadowolony. Jeszcze czeka mnie jedno chrono, takie ostateczne. Ale jeszcze założymy sobie tłumik. No i lepiszkę można uznać za skończoną. Założyłem na razie taką kolbę, SF-kę. Taką miałem też od starego CA. Znaczy od mojego starego CA, a nowszej wersji niż ten CA. Zwykły SFX, żadna tutaj rewelacja, ale to tylko tymczasowo na testy. Włożyłem też silnik, to jest SHS-HT. Wyjęty też z innej lepiki, należy na testy. Szukam silnika, który będzie spełniał moje, powiedzmy, oczekiwania. Ale daje się zamknąć, tak? Tu mamy front key mod, to jest 15-calowy od Aresa. Całkiem fajny bajer. No i oczywiście na końcu mamy tłumicz. Z drugiej strony prezentuje się to tak. A teraz jeszcze dołożymy trochę bajerów. Można powiedzieć, że ogólnie budowa lepiki jest zakończona. Przynajmniej ta wstępna, bo pewnie jeszcze jakieś poprawki będą. Na razie wygląda to w ten sposób. Mieści się w kadrze? No, mieści się, tak? Z tej strony, z tej strony, od góry. Moim zdaniem fajnie całkiem wyglądają te czerwone dodatki. Tutaj dałem taki stoper kciuka, czy jak to się nazywa. Ale ja łapię broń o w ten sposób. O tak się składam. Przez co ten pozwala mi dużo fajniej faktycznie zatrzymać rękę tam, gdzie chcę. A więc tak go zostawiłem. Wszystkie czerwone dodatki. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w praniu, na testach. Na początek, na testy, prawdopodobnie przełożę tutaj lunetę od snajperki, od MSR-a. I zobaczymy, jak to będzie pruło. Tak czy inaczej, na dzisiaj to koniec. Nie wiem, czy w tym samym filmie będzie test. Może tak, zobaczymy, ile tego wyjdzie. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia.